świąteczny to zaproszenie do wejścia w inną sferę znaczeń określających nasze postawy. Staramy się myśleć o świecie w szerszym wymiarze dobra, wzbudzać w sobie pozytywne emocje oraz zadbać o piękny i smakowity wystrój. Zatroskanie o ten ostatni wymiar świąt odbierane jest nieraz jako pogoń za marnościami ciała, kosztem duchowego skupienia się na tym, co najważniejsze. Takie przeciwstawienie wydaje się nieco sztuczne, gdy popatrzymy na coroczne zabieganie ludzi. Tak działo się zawsze. W historii ludzkości, gdy po udręce codzienności odnajdywano czas, aby zadbać o chwilę oddania się celom wykraczającym ponad codzienność i ponad doczesność. Możliwe staje się to jednak wtedy, gdy wcześniej zadbamy o tą możliwość oderwania od codzienności. W mądrościowym odczuciu ludzi nie przeczyło to wezwaniu do pokuty, ascezy, a nawet kontemplacji świętowanego wydarzenia. Mądrość ludowa, łącząca dogadzanie ciału i duchowi, oddaje głęboką prawdę teologiczną i myśl socjologiczną zawartą w świętowaniu. Święty Augustyn cielesnym nazywał wszystko to, co jest podporządkowane naszej woli kosztem woli Boga. Zatem nie dbanie o dobra cielesne, ale oderwanie od woli Boga było podstawą wezwania świętego Pawła do życia nie podług wymogów ciała, ale podług wymogów ducha. Dbanie o cielesne dostatki, a nawet przyjemności, nie musi przeczyć życiu podług ducha, bo te wynika z wypełniania woli Boga. W tradycji chrześcijańskiej podstawowym przykazaniem wyrażającym podporządkowania się woli Boga jest miłość do Niego i bliźnich. Wezwanie świętego Augustyna „Kochaj i czyń, co chcesz” samo w dużej mierze wypełnia się we wszystkich sensach świętowania Bożego Narodzenia. Mówię o sensach, a nie tylko o spotkaniach w gronie rodzinnym czy przyjacielskim. Mądrość ludowa podważa bowiem socjologiczny ogląd świętowania, który traci perspektywę sensu, skupiając się na walorach spotkań. Spotkania mają w takim ujęciu być wyższą formą świętowania, wolną od krzątaniny, nadmiary zakupów, przygotowań kulinarnych, sprzątania i innych czynności przedświątecznych. Uleganie takim standardom powoduje stawianie na spotkania wolne od starania się, od myślenia od innych, od ciężaru zaangażowania. W konsekwencji święta traktowane są jako dobry czas, na przykład na zagraniczny wyjazd urlopowy, najlepiej w rejony świata, w których jest o tej porze słonecznie i ciepło. Jeżeli ktoś nie wiąże ze świętami Bożego Narodzenia żadnego sensu poza spotkaniem i wypoczynkiem, może tak czynić. Jego sprawa. Ale jeżeli ośmiesza tradycyjny sposób świętowania jako niepotrzebną realizację polskiego zastaw się i postaw się, to jest zwyczajnym mentalnym barbarzyńcą. Temu tradycyjnemu świętowaniu towarzyszą bowiem inne socjologiczne prawdy dotyczące zakorzenienia i podtrzymywania więzi. Ten czas starań o różne dobra wyzwala w nas potrzebę zastanowienia się nad tym, co zrobić, aby to wydarzenie miało właściwy charakter. Zakupy lepszego niż zwykle jedzenia, zakupy choinki, dekoracji, prezentów, żeby było jak kiedyś u babci, u rodziców, gdy byliśmy dziećmi. Czyli przywoływanie najlepszych wspomnień, które pozwalają odzyskiwać przyblakłą już może radość życia. Tak cenne przypomnienie, że nie jesteśmy sami, że ktoś nawet już nieżyjący mówi do nas przez kultywowanie tego zwyczaju. Jest to na tyle uzgodnione z naszą ludzką naturą i jej potrzebami, że wykorzystywane jest nawet komercyjnie. Kolędy w sklepach, bazary świąteczne, oświetlanie wystaw, figurki świętej rodziny mają na celu zachęcać nas do wydawania pieniędzy, ale służą także podtrzymywaniu stylu myślenia, który przekracza komercję. Wzmacnianie potrzeby robienia zakupów musi uwzględniać wtedy kontekst, który przerasta jego znaczenia i wymaga dostosowania się.
Nawet ci, którzy nie potrafią wyjść mentalnie poza skomercjalizowane formy uobecniania prawdy o narodzinach Boga człowieka, muszą radzić sobie z różnymi sensami, które w ten sposób do nich docierają. Stają się przez to częścią wspólnoty, która potrafiła w chwilach próby otworzyć się na bliźnich i przyjąć ich do swoich domostw. Polski zwyczaj ustawiania na stole wigilijnym pustego nakrycia dla niespodziewanego gościa znalazł swój wyraz w bezinteresownej pomocy bliźniemu. Powszechne zdziwienie na świecie takim zachowaniem Polaków podważane było przez malkontentów kultury spotkania. Twierdzili, że Polacy przyjęli miliony Ukraińców, bo są im jakoś bliscy mentalnie i kulturowo, ale nie potrafili otworzyć się na próbujących nielegalnie przekroczyć granice obcych, szukających lepszego życia. A może Polacy uczeni przez rodzime kultywowanie sensu przekazu o Bożym Narodzeniu zyskali niepisaną wiedzę o konsekwencjach swoich czynów? Dlatego rozumieją, że prostackie wpuśćcie ich, a potem zobaczymy, co robić dalej, jest barbarzyństwem braku odpowiedzialności wynikającym z braku wiedzy oderwanej od tradycyjnego świętowania narodzin Boga człowieka. Ci, którzy uczestniczą w rytuale tych świąt, nawet gdy nie zawsze rozumieją ich sens, i tak zyskują sensy, które pozwalają im zachowywać się jak trzeba w chwilach próby. Dziękuję Państwu.